Bardzo mi miło siedzieć tutaj po raz pierwszy po drugiej stronie, więc może tylko, no bo wypada się przedstawić, nazywam się Ewa Urbańska, jestem dziennikarką związaną przez całe zawodowe życie z telewizją, która ostatnio jest zwana żartem publiczną. Nigdy nie zajmowałam się ani polityką, ani komercją, tylko i wyłącznie takimi tak zwanymi misyjnymi tematami. Moim ulubionym tematem jest popularyzacja nauki, no i właśnie stąd pojawił się tutaj ten temat. Spróbuję przedstawić krótko pana profesora Lewandowskiego. Otóż ktoś kiedyś napisał, że polskość to jest elitarny klub, do którego bardzo trudno należeć. I na pewno pan profesor Lewandowski należy do tego klubu, podobnie jak państwo, jestem tego pewna. Cały jego życiorys świadczy o tym, bo został jakby zmuszony do emigracji w latach 80. z powodu swojej działalności w Solidarności, ale znalazł się w Paryżu i tam również działał na rzecz naszych spraw w Radiu Solidarność. Ponieważ skończył Politechnikę Warszawską, to w Paryżu zrobił doktorat z fizyki. No i tam zaczął robić dużą karierę, bo co tu dużo mówić, pan profesor Lewandowski jest naprawdę osobistością. Przez kilkadziesiąt lat był naczelnym fizykiem w Międzynarodowym Biurze Miar w Sèvres pod Paryżem. Poza tym jest doradcą rządu amerykańskiego. Poza tym w Europejskiej Agencji Kosmicznej jest wiceszefem dwóch komisji. Słowem, naprawdę osiągnął coś niezależnie i to w sposób zupełnie niezależny od tego, nie miał związków z krajem, kiedy robił swoją karierę. Natomiast przez cały czas te związki zachowywał i działał na rzecz Polski. Podam taki jeden przykład, to się zaczął chyba 3 lata temu. Ale istnieją takie dwa wielkie programy kosmiczne w Europie. Jeden to jest Galileo. Kilkadziesiąt satelitów krąży wokół kuli ziemskiej związanych właśnie z tym programem. No i powstał nowszy, drugi, jeszcze bardziej zaplanowany na jeszcze większy program, który miał początkową nazwę GMES. I w tym momencie Niemcy wpadli na dobry pomysł, żeby ten drugi projekt nazwać od nazwiska wspaniałego astronoma Kopernika. Tylko co się stało przy okazji? Niemcy uznali, że jest to dobra okazja, żeby przerobić Polaka na Niemca. No i oczywiście już snuli takie plany. Ten program został nazwany Kopernikus, czyli po niemiecku przez 2K. No i już proponowali, to że to nie były czyste intencje, świadczy o tym fakt, że już proponowali na przykład naszemu Ministerstwu Edukacji, żeby zorganizować dyskusję na temat pomiędzy młodzieżą polską i młodzieżą niemiecką. Czy Kopernik był Niemcem, czy może jednak Polakiem? Oczywiście nasze Ministerstwo Edukacji na szczęście nie weszło na tę ścieżkę. Niemniej ten program już się nazywał Kopernikus po niemiecku. No i wtedy kto ruszył do boju? Pan profesor Lewandowski, który przecież nie pracował w kraju, tylko pracował za granicą, miał mnóstwo zajęć w różnych międzynarodowych instytucjach. No i rozpoczął całą wielką walkę, batalię. Całą grupę ludzi poruszył, żeby to wszystko zmienić. Przede wszystkim Włochów, których namówił do tego, żeby tę nazwę zmienić na Kopernikus przez 2C, żeby to już nie był Niemiec. No i oczywiście się udało. Udało się 2 lata temu, po długiej batalii, ale tak naprawdę to pan profesor Lewandowski był motorem tych wszystkich działań. Ale to, można powiedzieć, taka sprawa symboliczna, ale ważna. Natomiast pan profesor Lewandowski jest człowiekiem niebywale skutecznym. Ja naprawdę podziwiam jego skuteczność, bo to jest rzecz naprawdę wyjątkowa. Udało mu się nie tylko wprowadzić Polskę do Europejskiej Agencji Kosmicznej, co było bardzo długo właściwie niemożliwe. My byliśmy tak zapóźnieni w tych technologiach kosmicznych, że właściwie przeganiały nas wszystkie kraje, łącznie z Rumunią, łącznie z Bułgarią. Rumunia chyba 5 czy 6 lat wcześniej weszła do Europejskiej Agencji Kosmicznej niż my, a my prawdopodobnie byśmy jeszcze do niej nie weszli, gdyby nie cała akcja i właśnie niesłychana skuteczność pana profesora. No ale to jeszcze nie koniec, dlatego że powstała wreszcie Polska Agencja Kosmiczna, ponieważ nasze uczestnictwo w ESie ma znaczenie, ponieważ no, tam jest rocznie do wydania ponad 4 miliardy euro. No i oczywiście to może stanowić jakąś szansę na rozruch naszej gospodarki. Nasza gospodarka, jak wiemy, już w tej chwili już prawie
No prawie nie istnieje. To znaczy nasz przemysł prawie nie istnieje. I co w tej sytuacji zrobić, kiedy to wszystko właściwie, no, powinniśmy zaczynać od zera. Ale zamiast gonić innych, uważam, że powinniśmy ruszyć naprzód według zupełnie nowoczesnego przepisu. I taką szansą są właśnie te technologie kosmiczne. No i myślę, że pan profesor Lewandowski opowie nam o tym wszystkim, bo to jest naprawdę niesamowita rzecz. I sądzę, że właśnie te technologie satelitarne mogą stać się motorem naszej gospodarki. To jest dla nas niesłychana szansa. No i właśnie oddaję głos panu profesorowi. Dziękuję. Dziękuję pani redaktor za tyle miłych słów. Dobry wieczór państwu. Jestem niezwykle uhonorowany, że w takim gronie mam możliwość zabrania głosu. Rozumiem wśród ludzi, którym bardzo leży na sercu państwowość, rola państwa polskiego, jego forma, jego poprawianie. I o tym ja będę głównie w tej chwili mówił. Moim głównym przekazem będzie, w jaki sposób stawiać czoła wyzwaniom współczesnym. I nawiążę z tego powodu do historii, która jest niezwykle pouczająca i powinniśmy cały czas czerpać lekcje z historii i wyciągać z tego wnioski. Proszę państwa, w połowie wieku XVII wielkim wyzwaniem współczesnego świata, krajów najbardziej rozwiniętych, była nawigacja morska. I zadziwię państwa, że w tych czasach teraz jest podobnie. To przyjęło zupełnie inną formę, inne są wyzwania naukowe, technologiczne, ale również świat stawia czoła nowym technologiom satelitarnym. Te rzeczy się łączą bardzo mocno. Łączą się również z polską państwowością. To może trochę dziwić, ale zaraz państwu o tym opowiem. Łączą się też z ważną osobą w polskiej nauce, z Janem Heweliuszem. To był astronom gdański, który odnosił bardzo duże sukcesy. Był członkiem Royal Society. Proszę państwa, i więcej. W tych czasach, w drugiej połowie XVII wieku, Francja pod przywództwem Ludwika XIV rozwijała skrzydła, nabierała rozmachu, superpotęga francuska. I Francuzi do tych wyzwań podchodzili, do wyzwań technologicznych tamtych czasów, bardzo metodycznie. I to właśnie Ludwik XIV nakazał budowę pierwszego nowożytnego obserwatorium królewskiego w Paryżu. Dlaczego? Nie dla nauki, dla jakichś tam fantazji profesorskich. Nie, proszę państwa. On zarządził budowę tego potężnego obserwatorium, które cały czas dominuje Paryż, w celach technologicznych, w celach gospodarczych i wojskowych. I chodziło o nawigację na morzach. I teraz, kiedy Unia Europejska buduje swój system nawigacji satelitarnej, buduje to też w tym celu. Pod wpływem zresztą francuskim, bo Francuzi powiedzieli, my nie możemy być uzależnieni od amerykańskiego systemu nawigacji satelitarnej GPS. I proszę państwa, gdzie się sytuuje w tym Polska? Otóż w tamtych czasach Polska nie podjęła tego wyzwania strategicznego. Polska miała wybitnych ludzi, jak Jana Heweliusza. Do tego stopnia, proszę państwa, że Ludwik XIV zaproponował Janowi Heweliuszowi stanie się pierwszym dyrektorem obserwatorium w Paryżu. Taką był on osobistością. I on tej propozycji nie przyjął. On wolał swoje szczęśliwe życie w Gdańsku. Ale co robili polscy królowie wówczas? W tych czasach był Jan Kazimierz, wcześniej jego brat Władysław IV. Polscy królowie nie budowali obserwatorium królewskiego. Jan Heweliusz miał swoje prywatne obserwatorium na dachu swojego domu w Gdańsku. Ludwik XIV mu dawał granty. Jan Kazimierz zwiedzał tylko to obserwatorium, ale decyzji takiej strategicznej polskie państwo wówczas
nie podjęło. I proszę Państwa, konsekwencje tego są do dzisiaj. Do dzisiaj. Bo my cały czas nie mamy obserwatorium państwowego, a te wielkie, potężne państwa je mają i one odgrywają funkcję państwowe. Ja nie mogę wchodzić we wszystkie szczegóły, bo czas jest ograniczony. Ale czasy się też zmieniły i to, co tym rolę, którą odgrywały wówczas obserwatoria królewskie, teraz odgrywają agencje kosmiczne. Jest postęp, proszę Państwa, bo wówczas polskie państwo nie podjęło tej strategicznej decyzji budowy obserwatorium królewskiego, a teraz polskie państwo podjęło taką decyzję i powstaje agencja kosmiczna. Teraz, w tych dniach, w ostatni czwartek, nasz Sejm podniósł 3 razy dotację na agencję kosmiczną w stosunku do tego, co było proponowane. Także postęp jest ogromny. Dotyczy to nas wszystkich, roli Polski w świecie, bezpieczeństwa Polski, bo wówczas, gdyby to obserwatorium królewskie powstało, gdyby była nasza flota, byśmy byli innym krajem. Nasza historia pewnie by się potoczyła inaczej i my mamy odpowiedzialność teraz w tej chwili za to, jak ona się dalej potoczy. Jaki będzie też nasz przemysł, jak mówiła pani redaktor, nasza gospodarka i nasze bezpieczeństwo. To było tytułem wstępu, on był bardzo długi, ale on w tym wstępie ja powiedziałem, o co mi chodzi. Teraz ja mam 50 slajdów, proszę się nie przerażać, niektóre będę pokazywał po sekundzie, bo rozumiem, w przeciągu godziny czasu ja powinienem się zmieścić. I żeby było jeszcze, żeby była chwila na pytania. Więc tak, ja już nakreśliłem plan wystąpienia. To jest nawigacja, rola obserwatorów marynarki, albo inaczej wówczas królewskich, europejski program Galileo. Pani redaktor powiedziała już o europejskim programie obserwacji Ziemi. Ja troszeczkę Państwu przybliżę to wyzwanie. No i właśnie wyzwania dla Polski. Jakie my powinniśmy podjąć działania, żeby się odnaleźć we współczesnym świecie. To jest, proszę Państwa, fotografia mojego biura w Sèvres pod Paryżem. Ono jest usytuowane jest w pięknej okolicy parku Saint-Cloud. Na wzgórzach z okien widać Paryż, wieżę Eiffla, moje biuro. Nie wiem, o, tutaj było, to jest okno, to jest moje biuro przez 30 lat. I tam nauczyłem się bardzo dużo. Ale tak naprawdę to powiem na samym końcu mojej uczelni, gdzie tam ja byłem stworzony. Niemniej w tym biurze ja się nauczyłem niezwykle dużo. I co chcę powiedzieć, że to biuro, to nie jest biuro francuskie, to jest organizacja międzynarodowa, więcej, międzyrządowa. Podobna jak ONZ, tylko dużo starsza, o 70 lat starsza, bo powstała w roku 1875. Czym my się zajmujemy? Więc to jest tak, wzorzec kilograma, wzorca metra już nie ma, bo metr jest zdefiniowany jako część, to jest interwał sekundy, to jest inne zdjęcie kilograma. Ten kilogram też się zmienił, już jest nowa definicja kilograma oparta na zjawiskach elektrycznych i na stałej Plancka. Wzorzec w formie przedmiotu fizycznego jest rozwiązaniem bardzo prymitywnym i to dłużej nie mogło trwać, już zresztą od długiego czasu są prace prowadzone. W przeciągu dekady będzie nowa definicja kilograma. Także w Sèvres są prowadzone bardzo zaawansowane prace z fizyki. To jest krótki diagram naszej organizacji. U góry konwencja metryczna, rok 1875. Dlaczego ta organizacja powstała? No tu jest cała piramida odpowiedzialności. Na dole są biura w Sèvres. Jest około 55 państw członkowskich. Trochę więcej w tej chwili już jest państw zrzeszonych. Proszę Państwa, ta organizacja powstała w celach handlowych. Po wybuchu rewolucji technologicznej w XIX wieku w Wielkiej Brytanii rozpoczął się handel nowymi zupełnie materiałami, maszynami, do handlowania, którymi potrzebne były miary. Miary do tej pory stosowane dla handlu zbożem czy tkaninami nie nadawały się do tego. Potrzebna była organizacja wspólna i wspólne jednostki.
I wybór był między dwoma systemami, brytyjskim, imperialnym i francuskim, wyrosłym z rewolucji francuskiej, wygrał francuski i tam powstała ta organizacja właśnie we Francji. Ale jak powiedziałem, organizacja międzyrządowa, eksterytorialna. Ja tam przez ten 30 lat, okres 30 lat pracy miałem statut dyplomaty. To mi pozwalało żyć jakoś tak na takich, powiedzmy, było to dla mnie akceptowalne, żebym mieszkał w Paryżu, inaczej byłoby mi trudno. Proszę Państwa, z nami współpracowali, współpracują wybitni uczeni. To jest zdjęcie naszej największej uczonej, Marii Curie Skłodowskiej, w towarzystwie swojego męża, Pierre'a, i małej Ireny, wtedy 10-letniej, przyszłej noblistki Irene Joliot-Curie. Także mamy na tym zdjęciu, proszę Państwa, w Sèvres pod kasztanem, który cały czas tak kwitnie w kwietniu, jak teraz, to jest ten sam kasztan. Jest ojciec Curie. I tu na tym zdjęciu mamy trójkę noblistów. Proszę Państwa, i Maria Skłodowska-Curie współpracowała w tych czasach z naszym biurem. Techniki satelitarne, teraz króciutko. Można je podzielić w wielkim uproszczeniu na trzy dziedziny. Obserwacje Ziemi, to są kamery, czujniki, a na łączność, anteny, to jest telewizja satelitarna, telefony, internet. I nawigacja satelitarna, to są zegary atomowe i to jest mój zawód, metrologa czasu. Satelity umieszczane są na orbitach okołoziemskich, na wysokości od kilkuset kilometrów do 36 tysięcy, to jest specjalna orbita geostacjonarna. Tu są wszystkie anteny telewizji satelitarnej na tej orbicie. I obecnie wokół Ziemi znajduje się kilka tysięcy takich obiektów. Proszę Państwa, większość z tych obiektów to są satelity rosyjskie. Rosja w kosmosie dominuje. My natomiast do tej pory nie mamy żadnego satelity państwowego. Tu dzisiaj później słyszałem, będzie mowa o satelitach naukowych, to nie ma wiele wspólnego albo nic z satelitami państwowymi, instytucjonalnymi. A te wszystkie satelity, które tutaj ja mówię, większość z nich to są satelity państwowe. I szpiegowskie, tak, o znaczeniu wojskowym. Więc tak, zastosowania są wojskowe, gospodarcze, naukowe. To taki ogólny obrazek pokazujący, jak te satelity wokół Ziemi biegają. A to jest, proszę Państwa, Zalew Wiślany, widziane satelity z Landscape'a amerykańskiego, Landsata amerykańskiego. I pokazuję go specjalnie, bo tu gdzieś na wybrzeżu znajduje się Frombor, gdzie pracował i tworzył Mikołaj Kopernik. Przemysł satelitarny, kosmiczny. Proszę Państwa, jego obroty roczne to jest rzędu 300 miliardów dolarów. Hiszpania, porównywalna z nami, miała obroty branży kosmicznej około 400 milionów euro w ubiegłym roku. W Norwegii każde wydane na kosmos euro daje 4,5 euro zysku. I Norwegia nie ma satelitów, nie ma rakiet, a są usługi satelitarne i na tym można też zarabiać i to jest na przykład, to jest dobry przykład dla Polski. Do tej pory polskie firmy prawie w tym nie brały udział, bo nie byliśmy w Europejskiej Agencji Kosmicznej, nie mieliśmy swojej Agencji Kosmicznej. I teraz tak, dokładna znajomość pozycji na Ziemi zawsze warta była wielkiej inwestycji, o czym już mówiłem. W drugiej połowie wieku XVII. Było to ogromne wyzwanie z powodu podróży morskich, z powodu podbojów, z powodu handlu, który się bardzo burzliwie rozwijał. I posiadanie dokładnej pozycji to była ogromna wartość. To dawało przewagę strategiczną, polityczną, gospodarczą. Podobnie jest teraz. Już mówiłem dlaczego. I teraz tak, wracając do dawnych obserwatoriów. To już opowiadałem, nie będę tego powtarzał. I proszę Państwa, to też już mówiłem, czas biegnie. I teraz kilka ważnych dat, nie będę wszystkie opowiadał. Rok 1667, pierwsze nowożytne obserwatorium paryskie. Zaraz potem Brytyjczycy natychmiast
zbudowali swoje. Słynne obserwatorium królewskie w Greenwich. Brytyjski parlament powołał w tym czasie komitet do rozwiązania długości geograficznej, bo to było największe wyzwanie naukowe tamtych czasów. Do tego tematu krótko wrócę. Pierwszy zegar Harrisona, który rozwiązał ten problem. Hiszpańskie obserwatorium, nic nie będę mówił, ale tu proszę popatrzeć na to, co tutaj jest napisane. W roku 1795, w czasie rewolucji francuskiej, Biuro Długości Geograficznych, po francusku Bureau de Longitude, zostało powołane przez konwencję narodową, aby przejąć panowanie nad morzami od Anglików. Takie były motywacje. I podobnie w tej chwili francuskie są zupełnie te same, przejąć dominację nad morzami od Amerykanów. Tak ironizuję, ale to do tego się sprowadza. Czy nad przestrzenią kosmiczną. I teraz US Naval Observatory, w tej chwili największe obserwatorium, jeżeli chodzi o czas. GPS jest z USNO, ma czas, a Galileo z paryskiego obserwatorium. Proszę Państwa, pokazuję to specjalnie. My nie żyjemy w jakichś odizolowanych czasach. My żyjemy w biegu wydarzeń, które trwają w ten sposób. Tutaj powstało strategiczne obserwatorium. W 300 lat później to właśnie obserwatorium dominuje. Także te wybory, one są znaczące, one nie oznaczają tylko teraźniejszość, one daleko wybiegają w przeszłość. I teraz tak, to jest to obserwatorium, które jest w samym sercu Paryża, w osi ogrodów luksemburskich, w osi Senatu francuskiego. Tutaj przebiegał też w osi tego budynku południk francuski przed południkiem Greenwich. Czyli cała kartografia się odnosiła do tego miejsca. Tutaj było Międzynarodowe Biuro Czasu, gdzie ja pracowałem. Miałem staż postdoktorancki i potem to Biuro Czasu zostało przeniesione do Sèvres. Także ja tam się znalazłem niezaplanowanie. To nic nie było zaplanowane, tylko to był rozwój wydarzeń międzynarodowych i moje życie się w to wpletło. Obserwatorium w Greenwich, które powstało zaraz potem, południk Greenwich, obserwatorium królewskie, hiszpańskie. Oczywiście Hiszpania była wtedy potęgą kolonialną, dlatego to powstało. Współczesne obserwatoria zachowały do tej pory wiele ze swych dawnych obowiązków państwowych. Część naukowa jest wyeksponowana, ale nie w US Naval Observatory, gdzie obowiązki państwowe dominują. Wszystkie mają bardzo rozbudowane laboratoria czasu i serwisy obrotu kuli ziemskiej. Dlaczego? Między innymi dla parametrów potrzebnych dla rakiet balistycznych czy czasu dla systemów nawigacji satelitarnej. I to jest bardzo ważne. Obserwatorium United States Naval Observatory. Ono się znajduje blisko centrum Waszyngtonu również. I proszę Państwa, na wielkim kampusie tego obserwatorium znajduje się rezydencja wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. To pokazuje, jak państwo amerykańskie przywiązuje jaką wagę do tego typu technologii. Naprawdę chciałbym, żeby tak się działo w Polsce. Żebyśmy taką wagę, nawet symbolicznie przywiązywali. To ma znaczenie, to nie jest przypadkowe. To jest pewne utrudnienie dla pracowników, bo kiedy wiceprezydent Stanów Zjednoczonych przyjeżdża do swojego domu, on nie przyjeżdża, tylko przylatuje helikopterem nawet z Białego Domu te kilka kilometrów. To jest pewne zamieszanie i strzelcy wyborowi są na wszystkich dachach i tak dalej. A on na szczęście każdego dnia nie przyjeżdża do tego obserwatorium, więc wyniki w pracy są doskonałe, więc to tak bardzo nie przeszkadza. Ta kula to nie jest dekoracja. W XIX wieku ta kula w południe była u góry, spadała na dół dokładnie w południe i statki na Chesapeake Bay obok Waszyngtonu regulowały swoje zegary w ten sposób. W tej chwili oczywiście jesteśmy w innej epoce. To jest kwiecień, pięknie. Waszyngton kwietnie jest pięknie rozkwiecony. Proszę Państwa, i tutaj przechodzę do sedna mojego wystąpienia. Pozwolę sobie przeczytać. Polska nie miała obserwatorium królewskiego, bo jak wszyscy wiemy, ja się tego w szkole uczyłem, do morza była odwrócona plecami. W Polsce astronomia należała do świata uniwersyteckiego, tak jak dzisiaj kosmos. I dalej astronomia, proszę Państwa, należy tylko do świata uniwersyteckiego w Polsce. Może tak jak dzisiaj kosmos nie było eksploatowane gospodarczo, analogia narzuca się sama.
A można przypuszczać, że gdyby dawna Polska była zaangażowana w eksploatację mórz, to byłaby państwem lepszym, bogatszym, nowocześniejszym, bezpieczniejszym. Nawet dzisiaj. I jest pytanie, czy przyszłe generacje Polaków też będą żałować, że ich poprzednicy nie angażowali się gospodarczo w kosmos. I tutaj już ilustruję to, co powiedziałem wcześniej, więc Władysław IV to są lata jego panowania. I dlaczego go tutaj wyróżniłem? Bo to był nasz władca, który był najbliższy polityki morskiej. I on rozpoczął nawet budowę floty polskiej. I proszę Państwa, to mu się nie udało, zaniechał tego z powodu jakichś tam różnych wojen, które prowadził na wschodzie. Szkoda wielka, że tak się stało. Jego brat Jan Kazimierz już tego wyzwania nie podjął. I tutaj jest fotografia, obraz Jana Heweliusza, naszego wielkiego astronoma i jego laboratorium w Gdańsku, o którym opowiadałem. I proszę Państwa, to nie jest zdjęcie z wakacji. To jest, proszę Państwa, zdjęcie z okolic Helu na naszym Bałtyku. I właśnie w tym dokładnie miejscu Władysław IV zaczął budować naszą pierwszą flotę. I to miejsce w Polsce przedwojennej zostało nazwane Władysławowo właśnie od Władysława IV. Ale pokazuje też to zdjęcie z zachodzącym słońcem. Bo proszę Państwa, symbolicznie tutaj pokazuje zachód pierwszej Rzeczypospolitej. Właśnie w tych czasach upadek naszego państwa się rozpoczął. Kiedy Francja, jak powiedziałem wcześniej, pod Ludwikiem XIV rozkwitła, rozwijała skrzydła superpotęgi. Teraz chcę powiedzieć kilka słów o takim wyzwaniu. Jeśli chce się wiedzieć, gdzie się jest, trzeba mieć dokładny zegar. I to była prawda w wieku XVII, XVIII, jest to prawda dzisiaj. Na początku XVIII wieku król brytyjski ogłosił Longitude Act, akt długości geograficznej, który to było ogłoszenie konkursu na rozwiązanie tego nierozwiązalnego problemu długości geograficznej. Bo statki się topiły, ludzie ginęli. W ogromnej wartości towary topiły się. Floty wojenne ginęły i tak dalej. Więc problem został rozwiązany, parę słów będzie potem. Wieża Eiffla, rok 1889, wystawa uniwersalna w Paryżu. Proszę Państwa, wieża Eiffla była uważana wtedy za ogromnie brzydką, miała być rozebrana. Przeżyła, bo wojskowi zaczęli prowadzić eksperymenty z nadawaniem czasu falami radiowymi, które były potrzebne tam, przepraszam bardzo, tutaj mi się coś wyświetliło, potrzebne były dla celów właśnie również i nawigacyjnych. No i pierwszy satelita epoki współczesnej, GPS, rok 1988, z zegarami atomowymi na pokładzie. A tutaj jeszcze krótko John Harrison w roku tym tutaj podanym, on właśnie rozwiązał problem, którego zresztą najwięksi matematycy i astronomowie nie mogli rozwiązać. On, prosty zegarmistrz, zbudował pierwszy zegar mechaniczny na sprężynę, bo zegary wahadłowe oczywiście na morzu nie mogły pracować. I to jest już czwarty egzemplarz, czwarta generacja zegarów Harrisona w formie już bardziej przyjaznej. Ogromne problemy miał też biurokratyczne. Jego tępiono, biurokraci brytyjscy nie mogli znieść, ani nawet uczeni, że prosty człowiek rozwiązał problem. Ale w końcu, z wielkim opóźnieniem, kiedy już był starcem, dostał nagrodę, która jest równowarta wartości Nagrody Nobla w czasach współczesnych. A to, proszę Państwa, też nie przypadek. Pierwszy zegar atomowy powstał gdzie? W Wielkiej Brytanii. Tak, pierwszy zegar mechaniczny napędzany sprężyną. Więc zwracam uwagę na tą prawidłowość, że rzeczy nie dzieją się przypadkowo gdzieś tam, dzieją się w państwach, które prowadzą przybliżeniu, bo tam w Wielkiej Brytanii były też problemy, ale solidną politykę strategiczną. W
I znowu Obserwatorium Paryskie, nowa dekada, nowa epoka się zaczęła właśnie pod koniec XX wieku, kiedy w paryskim obserwatorium zbudowano pierwszą fontannę cezową, to jest zegar nowej generacji, który wniósł ogromne zmiany w tej technologii. Pierwsze satelity, GPS pokazywane, 78 rok, rosyjski GLONASS, bo oczywiście Rosjanie to wszystko mają, 82 rok, Galileo 2011, pierwszy satelita. I teraz szybko o europejskim globalnym systemie. Już wspomniałem o jego znaczeniu strategicznym. Za kilka lat będzie dawał pozycję tak GPS. I proszę Państwa, bardzo ważne, może to się podobać lub nie, ale Unia Europejska jest, jesteśmy jej członkiem, waluta jest, też kiedyś pewnie będzie w Polsce. I największe po wspólnej walucie przedsięwzięcie Unii to jest Galileo. To o czym świadczy i proszę Państwa, również jest to pierwszy hardware wspólny europejski. Czyli wspólne instalacje naziemne i w przestrzeni kosmicznej Unii Europejskiej. To jest obrazek 30 satelitów Galileo, 20 tysięcy kilometrów nad Ziemią, satelita Galileo. Niestety nie mam czasu opowiadania. Dać o tym wszystkim. To jest jedyny wzór, który Państwu dzisiaj pokazuje, jak nawigacja satelitarna funkcjonuje na bazie zegarów atomowych na satelitach. Tego też nie będę opowiadał i to jest bardzo ważne. To nawiązuje tej prawidłowości, o której mówię, która trwa przez wieki. Znaczenie zegara Harrisona w XVIII wieku było wojskowe, polityczne, gospodarcze i społeczne. Zwracam uwagę też na to, że sam Harrison był wielkim humanistą i on to robił dla dobra ludzi, dla dobra marynarzy, którzy ginęli strasznie na morzach. On to robił z powodów głównie społecznych. I jego wynalazek został brutalnie wykorzystany przez Imperium Brytyjskie dla dalszych podbojów kolonialnych i innych spraw. Więc znaczenie polityczne i gospodarcze. Proszę zwrócić uwagę, że GPS pod koniec XX wieku również ma znaczenie w tym takim właśnie porządku. Wojskowe, polityczne, gospodarcze, społeczne, bo GPS jest programem czysto wojskowym, mimo że prezydent Stanów Zjednoczonych nazwał go dual use, podwójnego wykorzystania. Proszę Państwa, znaczenie Galileo również w mojej opinii, to jest moja opinia i wielu ludzi również, że ma takie samo znaczenie, bo już w tej chwili właśnie zmieniają się priorytety i Unia Europejska trochę jak Harrison podeszła na początku idealistycznie, że to będzie tylko dla dobra ludzkości, ale głównie pod wpływem Francji, ale również innych czynników wojskowych idzie to w kierunku zastosowań wojskowych. Znaczenie takich systemów jak nawigacja satelitarna porównuje się do wynalazku telefonu i takie to będzie miało znaczenie w naszym życiu, ona już je ma. Miliardy użytkowników cywilnych, dziesiątki milionów użytkowników wojskowych. Poparcie dla systemu Galileo w Unii Europejskiej, jak i Kopernikusa, o którym powiem parę słów, jest bardzo duże, ale w tych dużych krajach, w tych potęgach gospodarczych. I proszę Państwa, szefowie tych rządów interweniują osobiście, jak premier włoski w sprawach Galileo dzwoni do Komisji Europejskiej. Podobnie sobie wyobrażam, powinien robić premier Polski w stosunku do Kopernikusa, bo Galileo we Włoszech jest motorem napędowym nowych technologii. Podobnie powinno być z Kopernikusem. Jestem przekonany, że będzie w Polsce. I teraz, proszę Państwa, tutaj pokazuję wystawę. To było w Stanach Zjednoczonych 4 lata temu. Po środku stoi nasz poseł wówczas, a teraz sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Tadeusz Sławecki. On jest dobrym duchem polskiego kosmosu. To wszystko, o czym mówiła pani redaktor, co ja robiłem, bez niego bym nie mógł zrobić. I on, proszę Państwa, we wrześniu 2008 roku, kiedy wybuchła ta sprawa nazwy Kopernikus po niemiecku, on w polskim Sejmie grzmiał w ten sposób. Jest nie do pomyślenia, aby polityk tej rangi, co Günther Verheugen, wówczas wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz do spraw innowacji, gospodarki, aby tak mylił fakty historyczne. I tutaj nawiązał do suwerenności Polski na obszarze Prusów Królewskich i do życia Kopernika.
Więc nasi Polacy, proszę Państwa, współcześni, mamy takich, mówią pełnym tekstem, o co chodzi, bronią naszej suwerenności. Koszty i dochody, Galileo, tutaj są podane. Bardzo szokująca sprawa, że Polska przez ostatnie lata wpłaciła na Galileo, jak i na Kopernikusa, w sumie około 100 milionów euro. I z tej sumy Polska odzyskuje praktycznie nic, kilkaset tysięcy euro. Francja wpłaciła 5 razy tyle, ma 5 razy większą gospodarkę i odzyskuje z tego 200%. Czyli no, my wpłacimy na przemysł, badania francuskie czy niemieckie. O tym się nie mówi i to jest szokujące. Mówiło się o rolnictwie, gdzie Polska wpłaciła 80 milionów i nie odzyskała czegoś, a to robi się systematycznie, o tym się w prasie nie mówi. A to dzieje się systematycznie. Przewidywane obroty przemysłu skumulowane do roku 2020, przemysłu Galileo to 300 miliardów euro, kilka miliardów odbiorników w skali światowej, szczególnie w smartfonach. I przewiduje się tworzenie 250 000 miejsc pracy w Unii Europejskiej. Na tym slajdzie do tej pory pokazywałem prawdopodobnie żadnego w Polsce. Ale jest nadzieja, bo Polska Agencja Kosmiczna powstała i ona spowoduje, że troszeczkę z tych miejsc pracy my też będziemy mieli. I polskie, proszę Państwa, polskie osiągnięcia. Mamy w tej dziedzinie osiągnięcia, głównie one są związane z Centrum Badań Kosmicznych, to mamy przedstawiciela na sali. I w mojej dziedzinie, ja współpracuję z kolegami gdzieś od 15 lat z Laboratorium Centrum Badań Kosmicznych w Borowcu pod Poznaniem i z całą siecią polskich laboratoriów czasu mamy doskonałą koordynację. Mieliśmy teraz w ubiegłym tygodniu zebranie w Toruniu, półroczne, już 32, czyli od 16 lat pracujemy nad tym. Są bardzo duże osiągnięcia. Mamy jedną z najlepszych skal czasu atomowego na świecie. Stworzone zostały odbiorniki czasu satelitów nawigacyjnych. Około 100 odbiorników. To są duże odbiorniki, bardzo kosztowne, więc ta liczba tutaj nie jest niska. Ona, bym powiedział, jest wysoka i pracują one w 20 krajach na świecie. Tutaj jest mapa pokazująca, głównie w Europie, ale również w Stanach Zjednoczonych, wszędzie. I przepraszam bardzo, tutaj się pomyliłem. To jest zdjęcie takiego odbiornika. Już powstaje 5. generacja tych odbiorników TTS-5. A to jest, proszę Państwa, wystawa właśnie. To jest jeden z tych odbiorników. To jest 4 lata temu w Portland w stanie Oregon w czasie największego sympozjum nawigacji na świecie. Zdjęcie tego stanowiska naszej firmy i pan Tadeusz Słowecki dumnie się prezentuje na tym, on to pokazuje nawet uczniom w naszych szkołach, jak polska myśl się przebija. Polski wkład w Galileo jest symboliczny, ale w tych różnych tutaj częściach Galileo on się naznaczył, jest dalsza szansa, aby ten udział się zwiększał. Szczególnie będzie współpraca w tej dziedzinie. ESA uznała polską ekspertyzę, która jest jedna z najlepszych na świecie w tej dziedzinie. Uznała to ESA i będziemy podpisywać specjalny protokół współpracy między Polską a ESA w dziedzinie meteorologii czasu dla potrzeb Galileo. A to jest twarz polskiego Galileo, pan doktor Nawrocki w Borowcu pod Poznaniem. Tutaj panu na pewno Zawistowskiemu dobrze znana postać. Są trudności w konstrukcji Galileo, one są nie do uniknięcia. Są trudności organizacyjne, nie mam czasu o tym opowiadać, ale one będą przezwyciężone. Hiszpania żąda trzeciej stacji kontrolnej u siebie. Francja promuje zastosowania wojskowe, Wielka Brytania się ociąga, wiadomo dlaczego, ale w końcu sierpnia byłem tam w Gujanie Francuskiej. Wystrzelone zostały 2 kolejne satelity rosyjską rakietą. Były problemy, podejrzewano najgorsze. Te satelity uda się uratować. No, okazuje się, że rosyjski Sojuz jest tańszy od europejskiej Ariane, ale to był wstrząs taki psychologiczny. Będą tego konsekwencje. A, przepraszam. I proszę Państwa, kilka słów o Europejskim Programie Obserwacji Ziemi. Kopernikus, już żeśmy mówili o genezie nazwy.
Jest to, proszę Państwa, ta nazwa jest czymś wspaniałym, jeszcze parę słów za chwilę o tym powiem. Kopernikus jest inicjatywą Unii Europejskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej. To nie są tożsame organizacje, one są różne, ale mniej więcej członkostwo się pokrywa. Jest on realizowany w ramach europejskiej polityki kosmicznej, bardzo ważnej. To jest jeden z wielkich priorytetów Unii, polityka kosmiczna. Cel to jest zdalna obserwacja Ziemi dla ochrony środowiska i dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa krajów, społeczeństw. I Kopernikus ma 6 wielkich usług. To jest obserwacja Ziemi, to nas wszystkich dotyczy, jak będziemy kupować działki, niedługo będziemy mieli żyły podwodne, na przykład skrzyżowanie się żył, właśnie na iPhone'ach, bardzo prostym systemem, bez chodzenia do urzędów, więc bardzo to poprawi jakość życia obywateli. Żywią, już mówiłem, w Polsce wielkim wyzwaniem są powodzie, a tego rodzaju usługi pozwalają w czasie rzeczywistym obserwować, co się dzieje. Morze, atmosfera, bezpieczeństwo, tu między innymi chodzi o ruchy migracyjne w przypadku konfliktów i, o, proszę Państwa, również piratów na morzach. Cały czas są piraci na morzach. I zmiany klimatyczne. Więc to jest ogromny zakres dziedzin i moc Kopernikusa jest ogromna. Będziemy z tego wszyscy korzystali. Ja już mam na swoim iPhone'ie aplikację Kopernikusa. Właśnie tutaj jest ta aplikacja. Ona się nazywa My Ocean, mój ocean, logo Kopernikus. Dziesiątki tysięcy żeglarzy już używa tej aplikacji do usytuowania się, do bazowej informacji, którą kiedyś się z trudem zdobywało programami radiowymi. Tu ma się natychmiast wszystkie informacje dotyczące stanu morza. I proszę Państwa, ogromna promocja Polski. Wiemy, jaką mamy trudność w promowaniu Polski. Ja mogę Państwu powiedzieć z zewnątrz, Polska nie ma wyrazu, nie ma twarzy. Na przykład Korea Południowa, multum marek. Kiedy mnie się spytano w Korei Południowej kiedyś, co to jest Polska, mnie brano za Francuza, ja mówię, jestem Polakiem. A jaka jest Polska, co to za kraj? Więc oni nie bardzo kojarzyli. No mówię, no, duży kraj w środku Europy, przemysłowe. A jakie macie marki? No i co? Co ja mogłem powiedzieć? I proszę Państwa, więc Kopernikus. Ten obraz, piękny obraz Jana Matejki, astronom Kopernik, rozmowa z Bogiem, wspólnie z Tadeuszem Sławeckim i profesorem Wolańskim, żeśmy zorganizowali stworzenie kopii tego obrazu, nie w rzeczywistych wymiarach, bo to jest zabronione. I ta kopia została podarowana ONZ-owi w Wiedniu. Tam są potężna siedziba ONZ-u, gdzie jest biuro do spraw wykorzystania przestrzeni kosmicznej. I obraz ten przywołuje zarówno Kopernikusa, ale i naszą historyczną postać. Więc ten program, jeszcze raz powtarzam, on będzie na miliardach terminali wokół kuli ziemskiej i musimy się o to bardzo starać, żeby za każdym razem był kojarzony z Polską. Kto powinien brać udział w Galileo Kopernikusie? Tu nawiązuje do przekazu pani redaktor. Chodzi o przemysł, o miejsca pracy, więc te wszystkie przemysły elektroniczne, telekomunikacyjne, mechaniki precyzyjnej, obronne. Dzisiaj byłem w programie trzecim Polskiego Radia i ironizowano na temat powstania, dziennikarz prowadzący, na temat powstawania Polskiej Agencji Kosmicznej. On wątpił, kpił, nawet sobie muszę powiedzieć z tego, mówił w Polsce przemysł kosmiczny, czy w ogóle mamy jakiś przemysł. No mamy mimo wszystko, proszę Państwa. I aby brać udział w przemyśle kosmicznym, nie trzeba robić satelitów. Można robić tylko kable wysokiej jakości, co w Polsce się robi, czy nowe materiały. Do tej pory nie bierze udziału ten przemysł. On symbolicznie już zaczyna brać, ale będzie brał. Wspomniałem o roli Centrum Badań Kosmicznych, ale uwaga, to nie jest Agencja Kosmiczna, to jest tylko Instytut Naukowy. No, ale on posiada pewną wiedzę i ma kontrakty na kilkaset tysięcy euro, zarówno w Galileo i Kopernikusie, ale to jest nawet nie 1% tego, co Polska wpłaca na te systemy. Natomiast te kraje, cztery potęgi, one budują te
systemy i one mają każde z nich po około miliarda czy półtora miliarda euro kontraktów dla swojego przemysłu, swoich badań. W konsekwencji Polska finansuje właśnie te kraje. Dlaczego Polska nie bierze udziału? Już wspominałem, był to brak członkostwa w ESIE, to już jest fakt od 2 lat. Agencji Kosmicznej nie było, jest. Nieadekwatność niektórych struktur państwowych. I tutaj chciałem nawiązać do moich dobrych kolegów, państwa Pernachów. Jest pani Pernachowa na sali i pan Pernach. Jakieś 7 lat temu byłem zaproszony do państwa, żeśmy dyskutowali z szefem polskiej meteorologii, panem Mordzińskim. I proszę państwa, on doskonale to wiedział, niestety był odwołany bardzo szybko. Polska meteorologia, a to dotyczy kosmosu. Galileo to jest meteorologia czasu. Proszę państwa, polska meteorologia jest w tym stanie. Proszę popatrzeć. To jest taki tort pokazujący udział w badaniach w Europejskim Programie Badań Meteorologicznych. On jest takim papierkiem lakmusowym, pokazuje udział państw w tej technologii, ale ogólnie w innych, bo zaraz zobaczycie państwo, do czego zmierza. To jest udział Niemiec, to jest udział Wielkiej Brytanii, Francji. Proszę zgadnąć, gdzie jest polski udział. Udział Polski to jest ta kreseczka. Jak tak może być? Jak takie poważne państwo, tak duże, w takim miejscu może mieć meteorologię w takim stanie? Proszę, porównajmy się do naszego najbliższego sąsiada. To jest niebezpieczne samo w sobie. I gdzie tutaj jest nasza nauka, gdzie jest nasze państwo? Ale to jest, co są właśnie rozwiązania systemowe państwa. I muszę państwu powiedzieć, że to wynika z tego, że w roku 1918 został popełniony grzech pierworodny polskiej meteorologii. Także proszę zwrócić uwagę na konsekwencje wyborów organizacji państwa. W 1918, gdzie państwowość polska była dużo, można powiedzieć, silniejsza, bardziej świadoma, gdzie różne rzeczy pięknie rozwiązywano, ale nie w tej dziedzinie. I to jest wynikiem wyborów, a one były jasne, Zdzisław Rauscher, twórca polskiej meteorologii, o którym rozmawialiśmy, państwa Pernachów, on zaproponował bardzo współczesny, jak nowe czasy, system, rozwiązanie podobne jak w Niemczech, Wielkiej Brytanii. Niestety, i to pod wpływem naszych profesorów z Politechniki Warszawskiej, prawdopodobnie z powodu ich interesów kalibracji instrumentów, wybrano bardzo zły, anachroniczny system. I to są tego efekty. Jaki to był system, do tej pory w Polsce on istnieje w formie Głównego Urzędu Miar. Proszę państwa, powiedziano tak, zróbmy jak za caratu, ponieważ w Warszawie był 7 oddział Izby Miar i Wag Sankt Petersburga. Zrobiono urząd na obraz tego, co było za caratu. I to, co jest szokujące, dramatyczne, że do tej pory my to mamy. Słucham? Muzeum, dokładnie. No, jakieś funkcje ten urząd spełnia, ale na poziomie bardzo minimalnym. Bez tego byłby chaos w państwie. Ten minimum czynności są wykonywane, jest wykonywanych. Natomiast nie podejmuje się wyzwań jak Galileo czy Kopernikus. Bez tego my nie będziemy mieli udziału w Kopernikusie. Kopernikus to są pomiary różnymi czynnikami, są metody pomiarowe. I do tego musi być Agencja Kosmiczna i musi mieć wsparcie Instytutu Meteorologii. Proszę państwa, ale jest nadzieja. Od 7 lat i dzięki wsparciu takich wspaniałych ludzi jak państwo Pernachowi, pan Mordziński, pracujemy nad tym usilnie. W ubiegłym tygodniu byłem na komisjach sejmowych gospodarki i nauki i reforma meteorologii była omawiana. Komisje sejmowe przepytywały rząd, będzie nowy dezyderat, przyspieszające prace rządowe. To nie wynika z tego rządu czy z innego, to wynika po prostu z pewnej ociężałości całej machiny państwa, ale reforma już dobiega końca. Będzie Główny Urząd Miar rozwiązany, na jego bazie powstanie Polski Instytut Meteorologii i Biuro Meteorologii Prawnej obok, bo ono szkodzi, właśnie ono dominuje naszą meteorologię, gdzie szef
to jest urzędnik naszej metrologii, jeździ na zebrania, gdzie są nobliści z fizyki, tak? A my wysyłamy kogoś, kto nie jest nawet fizykiem i żeby nie ma rady nawet naukowej, a w Niemczech, którzy oni mają, Instytut PTB się teraz nazywa w skrócie, to jest pierwszy Instytut Meteorologii na świecie. To było wyzwanie w roku 1887. Wymyśleć sposób państwa na ten problem. Niemcy to zrobili pierwsi, a my 100 lat, 125 lat po Niemcach mamy z tym trudności, ale już dochodzimy do tego. I tylko powiem, że w Niemczech od tamtych czasów, od samego początku jest rada, która się nazywa kuratorium. Jest tam 40 członków, połowa jest z przemysłu, połowa jest z nauki. Z przemysłu są szefowie największych firm, nie ich zastępcy. Motorem napędowym, osobistością, co to zrobiła w Niemczech, to był von Siemens, ten on Siemensa. Do tej pory jego rodzina ma tam. On podarował tereny zresztą na ten instytut. Potrzebował dla swojego wielkiego przemysłu elektrycznego, taki instytut zresztą. I proszę Państwa, więc szefowie wielkich firm, Siemensa, Audi i tak dalej, a wśród naukowców największe umysły świata, Albert Einstein, Max Planck, Röntgen. W tej chwili jest dwóch noblistów z fizyki, a w Polsce nie ma rady żadnej. Jak tak może być? Jakim państwem my jesteśmy? To nie jest poważne, to musi być zmienione i to szybko. I będzie to zrobione, jestem przekonany, w przeciągu kilku miesięcy. Zagrożenia są bardzo poważne. Polska może pozostać poza wszelkim wpływem na kontrolę tych systemów. Grupa państw lub jedno państwo Unii może przejąć kontrolę w sytuacjach kryzysowych, a je przeżywamy już w tej chwili. Za naszą granicą się dzieje rozczłonkowywanie naszego bliskiego sąsiada. Posiadanie technologii przemysłu kontroli Galileo Copernicusa daje ogromną przewagę polityczną, gospodarczą, techniczną i wojskową. Polska może być pozbawiona dostępu do najnowszych technologii i na przykład w tej chwili mamy 1% polskiego eksportu na nich opartych, a 40% amerykańskiego. Wyzwania Galileo Copernicus dotyczą bezpieczeństwa gospodarki Polski. To wymaga działań politycznych na najwyższym poziomie państwa i one są. Niezależnie od różnic politycznych, jakie mamy w Polsce, te działania trwają. I proszę Państwa, doraźnie są zespoły Galileo Copernicusa, temu ja przewodniczę, tutaj jestem wiceprzewodniczącym. Mówię to nieskromnie, ale żeby pokazać, powiedzmy, że wiem, o czym mówię, tak? I czekamy na Agencję Kosmiczną, która już w tej chwili, w tych dniach powstaje. To jest, proszę Państwa, historyczne spotkanie Tadeusza Słowackiego z panem profesorem Parkinsonem, to jest symboliczny twórca systemu GPS. Kiedy on się dowiedział, że Polska 4 lata temu nie ma agencji kosmicznej, to się przeraził i powiedział te słowa. Kraj, który nie posiada agencji kosmicznej we współczesnym świecie, nie jest poważnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. Potrzebne są natychmiast, to już jest w powijakach, Ministerstwo Gospodarki to robi w miarę swoich możliwości, ale to agencja kosmiczna będzie robiła tą politykę i Państwowy Instytut Meteorologii, a raczej Polski, tak chcemy, żeby on się nazywał i to już jest w toku. Proszę Państwa, symbolicznie podsumowuję. Dwóch wielkich uczonych z Polski, z Włoch patronują tym dwóm wielkim programom satelitarnym, które, jak opowiadałem, mają wielki wpływ na nasze życie, na nasze bezpieczeństwo, na naszą zasobność miejsca pracy. Europejska Agencja Kosmiczna, pani redaktor już to podkreśliła, roczny budżet ponad 4 miliardy euro. My wpłacamy około 30 milionów euro składki rocznej. Zatrudnienie ponad 2000 osób, prawie nikt teraz z Polski nie pracuje. Polska ma prawo przynajmniej do kilkudziesięciu osób, to przyjdzie. Ja sam jestem tam, mogę powiedzieć, najwyższej rangi obywatelem polskim, bo jak już pani redaktor wspominała, współprzewodniczę dwóm komitetom programowym nawigacji satelitarnej i telekomunikacji satelitarnej. Flagowe programy Galileo i Copernicus. Mimo sukcesu misji Rosetta, to nie misja Rosetta jest głównym działaniem Europejskiej Agencji Kosmicznej, to te ogromne programy są jej głównym celem. I proszę Państwa, wielka historyczna chwila. Dokładnie 2 lata temu Polska stała się 20. państwem członkowskim Europejskiej Agencji Kosmicznej. I nie jest, proszę Państwa, to
wielki sukces. To jest wyjście z zacofania, po prostu. I jest to awans cywilizacyjny naszego kraju mimo wszystko. Wyszliśmy kilka lat, jak pani redaktor mówiła, za Rumunią. Ale jakby nie było różnych działań, jeszcze byśmy w tej agencji nie byli. Tak jak na przykład Węgry, które jednak zaniedbują te sprawy i jeszcze członkiem nie są i jeszcze wiele, wiele lat nie będą. Podobny los mógł spotkać Polskę, ale wydarzyło się coś niezwykłego. Jesteśmy tym członkiem. Agencje kosmiczne, bardzo krótko. Największe to Stany Zjednoczone, Rosja, Francja tutaj była, ale Chiny ją wyprzedziły, ESA, oczywiście Francja, Niemcy bardzo idą do przodu, z tym już się porównywalne są z Francją, chociaż ona dominuje strategicznie, Japonia, Indie, Brazylia dochodzi. Francja, więc CNES, Sąd National Detective Special, personel podobny do ESA, 2000 osób, budżet 2,5 miliarda, a my mamy powiedzmy kilka milionów euro tylko. To jest kilka tysięcy razy więcej niż Polska, a różnica w gospodarce jest tylko 5 razy. To. I czym jest agencja kosmiczna? To jest bardzo ważne. Już będę kończył, jeszcze 2-3 slajdy, już jest koniec. Ona jest odpowiedzialna za projektowanie i wdrażanie polityki narodowej, przede wszystkim nie europejskiej. Europejska się w to wpisuje, ale polityka narodowa, nikt tego za nas nie zrobi. My musimy sami to definiować, ale musimy to też wpisywać w programy Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej. Tu mógł wiele powiedzieć, nie ma na to czasu. Stymuluje agencja rozwój nowych technologii w przemyśle. I proszę Państwa, żeby obrazowo to przekazać, zarządza i eksploatuje przestrzenią kosmiczną. Można to porównać do zarządzania i eksploatacji na przykład wód czy lasów. I do tej pory nasz kraj nie zarządzał tym, to tak jakby nie zarządzał wodami czy lasami. A to jest zupełnie porównywalne i równie ważne, jak nieważniejsze. Powiem Państwu tak. Dzisiaj redaktor w Radowej Trójce mówi, my przestrzeń kosmiczna, a gdzie jest w Polsce przestrzeń kosmiczna? Ja mówię, no panie redaktorze, no ona nas dominuje, ona jest wszędzie, ona jest nad nami. Jak w Polsce nie ma przestrzeni kosmicznej? I w tej przestrzeni cały czas tu w tej chwili mamy kilkadziesiąt, jak nie kilkaset satelitów w tej chwili naszymi głowami, które nas obserwują, które nas słuchają. I nasze państwo do dzisiaj jeszcze nie ma nawet rejestracji tych obiektów, nie mówiąc o ich charakterystyce i co one robią. To jest minimum, które każde państwo musi wykonać. I Agencja Kosmiczna, jednym z ich jej pierwszych zadań to będzie rozpoczęcie rejestracji do tego, co nad nami przebywa. Na przykład, tutaj podam jako przykład nazwę Amerykańskiej Agencji Kosmicznej NASA. To jest skrót od National Aeronautics and Space Administration. Nie agencja, tylko administracja. Ja próbowałem przeforsować tą nazwę dla Polskiej Agencji Kosmicznej. To nie przeszło, bo to nie leży w tradycji państwa polskiego. Nie nazywa się takiej instytucji administracją. Ale administracja oddaje dobrze charakter tego, co robi Agencja Kosmiczna. Ona zarządza, eksploatuje, administruje przestrzenią kosmiczną. Proszę Państwa, w Polsce jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Ona kontroluje to, co jest od powierzchni Ziemi do gdzieś 15 kilometrów. A co jest powyżej, już nikt tego nie kontroluje. I to jest szokujące i to już w tych dniach się zmienia. I proszę Państwa, funkcje strategiczne przestrzeni kosmicznej we Francji, to jest, ja tutaj cytuję dokument ministra obrony narodowej Francji, który został opublikowany jako Biała Księga, podpisany przez prezydenta Francji. Funkcje strategiczne to jest czuwanie, słuchanie, oglądanie, chronienie. Ja mówię o tej przestrzeni kosmicznej. Nie mówię o eksperymentach naukowych, których wiem, będzie tutaj mowa trochę później. Nie chodzi o to. Polska Agencja Kosmiczna, historyczny moment w jej istnieniu, 25 lipiec tego roku, ustawa prawie jednogłośnie została przyjęta przez Sejm. 3 posłów, znamy ich, pomylili się, tłumaczą się. Jeden powiedział, że to wykorzysta tam jakaś partia polityczna i tak dalej. Trochę byli zagubieni. Z różnych partii.
Później były perturbacje różne, o których tu nie będę opowiadał. Ustawa się trochę zmieniła, ale jest agencja kosmiczna. Prezydent Rzeczpospolitej podpisał to 20 października. 1 lutego, przybliżenie co do kilku dni, według już potem rozporządzeń państwa polskiego, początek działalności agencji się rozpocznie, ale już jest prezes tymczasowy, do tej pory dyrektor Centrum Badań Kosmicznych, gdzie wziął urlop i został mianowany przez premiera jakieś 3 tygodnie temu na prezesa tymczasowego. Także Polska Agencja Kosmiczna ma już personel, jest z nim prezes tymczasowy. A to jest, proszę państwa, podróż w czasie. 40 lat wstecz, Politechnika Warszawska, grupa młodzieńców. Proszę rozpoznać, gdzie ja jestem. Tak. Tak. Pomogłem państwu, tak. I to jest, proszę państwa, właśnie 26 lutego 1974 i ruszamy w wielką podróż. Wielką podróż 6-miesięczną do Afganistanu, do Nepalu, gdzie wykonaliśmy poważne prace. Już nie mam czasu o tym opowiadać. 6 miesięcy podróży polskim starem. Wszystko się doskonale udało. Kilka dni temu spotkałem całą tą grupę, no z dwoma wyjątkami niestety. Te dwie osoby już nie żyją. Najstarsze z tej grupy. Niektórzy nawet niewiele się zmienili. Więc tak, to jest ta była ta podróż w czasie. Tu pokazuję to państwu osobnika, jakim ja jestem. Byłem organizatorem, kierownikiem tej wyprawy. Już pokazuję mój charakter wówczas. Ja się wtedy nauczyłem rozmawiać z państwem, z ministrami, nawet w tamtej epoce. Bardzo mi pomaga w tej chwili w tych działaniach, o których opowiadała pani redaktor. I jak powiedziałem wcześniej, to nie Międzynarodowe Biuro Miar mnie stworzyło tym, czy jestem. To ta uczelnia mnie stworzyła. Tu ja naprawdę rozwinąłem skrzydła. No takie, już wtedy coś tam działo. Tak. I to jest nasza trasa w wielkim przybliżeniu. 36 tysięcy kilometrów, tam i z powrotem. Nepal, tutaj nie, brak połączenia. I 3 miesiące w Indiach, 1 miesiąc w Nepalu. Ale główne prace wykonaliśmy w Afganistanie. Nie mogę już o tym opowiadać. To ma znaczenie ze współczesną polityką. Chodzi o posągi Butty, które zniszczyli talibowie i myśmy zrobili ich dokumentację milimetrową i ona będzie użyta przed wysadzeniem w roku 1974. Ja przygotowałem kilka zdjęć, ale już je wyciąłem, bo było za dużo. I proszę państwa, na koniec, w nawiązaniu do tej podróży bez końca, jechaliśmy jak na koniec świata. Niektórzy patrzyli że na nas, że już jesteśmy jak skazańcami. Mówili, wrócicie w drewnianych skrzynkach. Ze słońca, tak. Wszystko się pięknie odbyło, tak opowiadam. I proszę państwa, a teraz zacząłem się zajmować kosmosem, no już od dziesiątków lat. I to jest moje motto, strasznie lubię tą patriotyczną pieśń, bardzo społeczną, z człowieka z La Manchy, Cervantesa, o Don Quixocie. To nie jest walka z wiatrakami, tak daleko nie poszedłem teraz, ale... I śnić sen najpiękniejszy ze snów, wciąż iść, aby sięgnąć do gwiazd. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo panu profesorowi. Właściwie to jest taka no, troszeczkę optymizmu po tych wszystkich smutnych opowieściach na temat tego, w jakim stanie jest nasze państwo i w ogóle, i czy damy radę. Ja uważam, że damy radę, no bo okazuje się, że nawet w tych ekstremalnie trudnych warunkach no, coś się jednak dzieje, coś robimy i mamy szansę na przyszłość. Ja uważam, że jeśli chodzi o technologie satelitarne i w ogóle naukę jako motor polskiej gospodarki, to właśnie małe, średnie przedsiębiorstwa, które jakby były uwolnione trochę od tych ciężarów biurokratycznych i innych, które na sobie niosą, plus nasi naukowcy, młodzi, którzy są doceniani we wszystkich konkursach na całym świecie. Mamy zresztą wspaniałe tradycje. Wiadomo, Szkoła Lwowska Matematyczna na czele z profesorem Banachem, który jest uważany powszechnie za największego matematyka XX wieku.
oczywiście twórcy Enigmy, no ale no poza tym fizycy. No po prostu jest naprawdę, mamy naprawdę wielki potencjał i właśnie połączenie tego potencjału naukowego plus te małe, średnie przedsiębiorstwa, które mają szansę wykorzystać różne, połączyć się z nauką i działać. No i właśnie te pieniądze, bo to bez pieniędzy się nie da, które mogą być na rozruch, możemy sięgnąć po te 4 miliardy rocznie, część z tych pieniędzy, to jest naprawdę szansa. No i oczywiście tacy ludzie jak pan profesor, który robi coś konkretnego. Także ja myślę, no, że w związku z tymi świętami, no taka nutka optymizmu. A teraz oczywiście czekamy na pytania do pana profesora. Dziękuję. Wiesław Abraham. Panie profesorze, 3 krótkie pytania. Ponieważ zbliża się okres świąt Bożego Narodzenia, to zapytam się, czy Kosmiczna Agencja interesuje się również Gwiazdą Betlejemską? Symbolicznie tak, ale... No, Gwiazdą Betlejemską to... Bo może by się udało ją wreszcie zlokalizować i ustalić w czasie dokładnie. Ja nie jestem ekspertem w dziedzinie, nie potrafię odpowiedzieć, ale trochę... Tak przekornie powiem, że Instytut Czasu w Arabii Saudyjskiej powstał nie tak naprawdę dla celów pomiaru czasu, ale dla pielgrzymek do Mekki i król Arabii właśnie miał takie życzenie, aby najlepsze zegary atomowe stanęły w Mekce. I tu to jest no mniej więcej no porównywalne pytanie, bym powiedział, to już dotyczy teologów. Oczywiście można w to zaprzęgnąć naukę. Zgadzam się, są podstawowe pytania cały czas nierozwiązane dotyczące skąd my się wzięliśmy, gdzie jest nasz wszechświat, ale na te konkretne pytanie Gwiazdy Betlejemskiej nie odpowiem, bo nie jestem ekspertem w dziedzinie. Wypowiadam się tylko w dziedzinach, w których pracuję. Dziękuję. Poprawka relatywistyczna, panie profesorze. Jaką rolę odgrywa poprawka relatywistyczna teraz? No, bardzo dużą. W satelitach Galileo czy GPS-u, jakby jej nie było, nie poprawiano by zegarów, jeżeli chodzi o tą poprawkę, to błąd w pozycji, który w tej chwili jest kilka metrów, też szum zegarów atomowych i tak dalej, to byłby kilka kilometrów, tak? Jakby nie wprowadziło się tej poprawki. Ale to widzę, że państwo bardzo szybko to uznają i przyznają rację i widać, że się orientujecie, ale jeden z generałów amerykańskich powiedział, ja w to nie wierzę. Nie wierzę. Więc jeden z zegarów raz podobno wysłano na orbitę, bo ta największa część, tam jest kilka jej części, kilka jest efektów, nie została wprowadzona, ona jest wprowadzana do częstotliwości zegarów już przed wysłaniem na orbitę, żeby nie było z nią kłopotu na orbicie. Więc jeden z zegarów nie poprawiono o tą poprawkę i pokazano generałowi efekt na żywo. Tak. Panie profesorze, jeszcze prywatne pytanie. Moja działka po wprowadzeniu tych satelitarnych pomiarów skurliła się o 1,5 metra. Tak. No bo mierzono ją tradycyjnymi metodami, no, wyszło, musiałem ogrodzenie przesuwać. Czy to jest w porządku? No z punktu pana jako właściciela, jeżeli pana terytorium się powie, a ona się skurczyła, tak? No to nie jest w porządku, to nie jest w porządku. Dziękuję bardzo. Proszę. Pan Pernach tam chciał zabrać głos, bardzo proszę. My z panem doktorem wcześniej już na ten temat rozmawialiśmy. Po części mi to zostało wyjaśnione. Siedziba, lokalizacja przyszłego tego instytutu czy agencji była zamierzona nad morzem w Sopocie. Jak pan zapewniał, że to już jest nieaktualne i będzie w Warszawie. Czy według pana przewidywań, wizji właściwie, to powinien być zupełnie nowy gmach, bo to oprzyrządowanie, aparatura nie wystarcza na te nowe zadania, czy to powinno być od początku zbudowane właśnie i gmach, i aparatura, i całe oprzyrządowanie od samego początku i na to trzeba będzie nakłady. Więc jest sprawa siedziby Agencji Kosmicznej.
przez jakieś zawirowania ona została ustalona przez głosowania w Sejmie w Gdańsku. To jest nieporozumienie. Sądzę, nie było dostatecznie dużo czasu na wyjaśnienie. Chcę powiedzieć, że ustawa o Agencji Kosmicznej była przyjęta drogą bardzo ekspresową, niezwykle szybką inicjatywy poselskiej i z różnych powodów te prace bardzo przyspieszano. Głównie z powodów wyzwań, o których ja tutaj mówiłem. Tu posłowie, którzy to robili, chwała im za to, oni wiedzieli, że każdy miesiąc, nawet dzień opóźnienia przynosi ogromne straty. I bardzo, bardzo przyspieszano te prace i w tym pośpiechu doszło do pewnych zawirowań, nieporozumień. Jestem przekonany, że w najbliższych miesiącach to będzie wyjaśnione i bardzo dobry kompromis będzie wypracowany na temat siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej. Korzystając z tego... A o przyrządowanie w agencji? No, Polska Agencja Kosmiczna, ja brałem udział w pracach nad jej tworzeniem, była i organizacja jest inspirowana agencją francuską, bo ona jest najlepsza w Europie i ta agencja posiada centra techniczne, laboratoria i Polska Agencja Kosmiczna również takie laboratoria będzie posiadać. Ich ulokowanie, szczególnie w Warszawie, może tutaj nie jest najbardziej, to nie jest rozwiązanie idealne. Przepraszam, już zaczynam trochę się po godzinie wykładu, trochę słowa mi się mylą. Proszę Państwa, Polska Agencja Kosmiczna będzie miała oddziały zamiejscowe. Tak jak ma Agencja Kosmiczna, czy Agencja Amerykańska, która ma 10 oddziałów zamiejscowych, między innymi słynne Hudson w stanie Teksas, kontroli lotów na Florydzie, Cap Canaveral i tak dalej. Polska Agencja Kosmiczna będzie miała też oddziały zamiejscowe. One będą gdzieś tam, w Rzeszowie prawdopodobnie, bo to jest stolica Doliny Lotniczej i Kosmicznej. Nadchodzi również kosmos do Rzeszowa. I w Warszawie być może będą laboratoria, ale wcale to nie jest powiedziane, że one tam muszą być. W stolicach zwykle jest dyrekcja, niezwykle zawsze. I nie tylko w stolicy, ale w samym centrum stolicy. Z tego powodu, że Agencja Kosmiczna to jest prawie jak ministerstwo. To jest jakby aneks Ministerstwa Obrony Narodowej czy Gospodarki. Jej szef jest w randze sekretarza stanu. I proszę Państwa, Polska jest państwem centralistycznym, ale nawet w państwach federacyjnych, jak Stany Zjednoczone, to agencje też są w stolicach. To są sprawy, które się poukładają naturalnie w dialogu. I co chcę powiedzieć przy tej okazji, że od wielu lat, jak pracuję bardzo intensywnie w różnych zespołach, komitetach, w grupie parlamentarnej, szczególnie do spraw kosmosu, to chcę powiedzieć, że Polacy są bardzo rozsądnym narodem, bardzo inteligentnym, bardzo gospodarczym i jak jest dobra informacja, to potrafią podejmować bardzo racjonalne decyzje i dotyczy również naszych rządów, że kiedy właściwa informacja dotrze do kręgów rządowych, to podejmowane są racjonalne decyzje. Również teraz. I to nawiązuje do słów pani redaktor, że tutaj są takie pozytywne wydarzenia. Ja wiążę to z tym, że właściwa informacja dotarła do właściwych osób, zarówno w parlamencie, jak i w rządzie. I w momencie, kiedy jest ta informacja i bardzo ważna rzecz, odpowiedni poziom zaufania do osób, które to robią, do zespołów, wówczas są podejmowane właściwe, strategiczne decyzje. Więc no, to jest ta bardzo pozytywna nutka. I to zachęcam wszystkich, którzy mają jakąś ekspertyzę, możliwości, proszę działać konsekwentnie. To może trwać latami, ale można to załatwić. Ja tutaj były cytowane przez panią redaktor te dziedziny, gdzie działałem, to cztery, ja mówię o nich, to jest meteorologia, Europejska Agencja Kosmiczna,
Kopernikus, Polska Agencja Kosmiczna, wszędzie dochodzimy. Już trzy są, już na tej mojej liście czterech tych akcji, trzy są załatwione. Metrologia za kilka miesięcy też będzie. Tam jest pytanie z tyłu, bardzo proszę. Chwileczkę, nie będzie słychać. Istniała zapewne jakaś grupa inicjatywna, która doprowadziła do tego, co się wydarzyło, czyli został powołany jakiś tam prezes jakiejś to agencji. Prawda? No, Polskiej Agencji Kosmicznej. Tak, czyli była grupa inicjatywna ludzi, którzy działali w tym kierunku. Oni działają cały czas, ta grupa istnieje. Do tego właśnie dążę. Tak. Była grupa inicjatywna. Tak. Została powołana agencja i został mianowany prezes. Tak. Ta agencja będzie działać, ten prezes będzie nią zarządzał albo jakiś inny i wyjdzie z tego dokładnie prawdopodobnie to, co do tej pory wychodziło. Pytanie moje jest takie, czy ta grupa inicjatywna, która doprowadziła do tego, wraz z powstaniem tej agencji się rozwiązuje, czy ona będzie dalej działać? Bo to jest najważniejsze, żeby była pewna ciągłość, niezależna od tego, co będzie robił pan prezes. Dziękuję. Zapewniam pana, że nie będzie tak jak zawsze, że grupa inicjatywna to jest grupa parlamentarna do spraw przestrzeni kosmicznej. Ona już działa od dekady. Jestem przekonany, że będzie pracować dekady jeszcze, bo są inne wyzwania. Poza tym... Czyli ona będzie działać. Oczywiście, absolutnie. Ja jestem... Wśród tych kilku doradców tej grupy zapewniam państwa, ale są przedstawiciele wszystkich klubów poselskich. Posłowie zaangażowani w te sprawy są niezwykle zaangażowani, niezwykle poważni. I są niezwykle konsekwentni. Doprowadzili przecież do powołania Agencji Kosmicznej. Oni traktują tą agencję jak swoje dziecko, ale to nie o to chodzi. To są osoby odpowiedzialne i oni będą tą agencję przyjaźnie nadzorować. Ponadto prezes nie będzie sam. Będzie dwóch wiceprezesów do spraw nauki i obrony narodowej. I bardzo ważne, będzie już za 3 miesiące rada agencji złożona z 17 osób. To wszystko jest przemyślane. Tam będzie 9 przedstawicieli administracji, 4 przedstawicieli nauki, 4 przedstawicieli przemysłu. Specjalnie 9 do 8. Administracja ma 1 głos więcej. Bo to jest agencja również polityczna. Agencje kosmiczne to są zbrojne ramiona państw, gdzie są strategiczne wyzwania państw, więc musi być nadzór polityczny. Dlatego też administracja państwowa ma ten 1 głos przewagi w Radzie. Ta Rada ma obowiązki. Ja brałem udział w redagowaniu tych obowiązków. Zapewniam pana, że nie będzie tak jak zawsze. Powstaje bardzo nowoczesna instytucja, są bardzo zaangażowani ludzie, grupa parlamentarna będzie to nadzorować i Rada będzie nadzorować. I być może okaże się, że właśnie ta Polska Agencja Kosmiczna będzie pierwszą taką instytucją, która powstanie od zera i będzie działać sprawnie. A jeśli tak, to być może, że w ogóle to będzie szansa na naprawę naszego państwa. Tak, na to liczę. Słychać mnie? Słychać. Panie profesorze, jestem bardzo szczęśliwa, zadowolona, że mogliśmy się spotkać. Natomiast gratuluję sile przebicia pana, że pan potrafił z takim wspaniałym naszym Sejmem, z takimi mądrymi posłami tyle załatwić. Podziwiam. Teraz historycznie wracam do pana prezesa, doktora Krzysztofa Mordzińskiego. To był pierwszy niekomunistyczny, pierwszy powiadam, po 89 niekomunistyczny prezes Polskiego Komitetu Normalizacji Miar Jakości. Myśmy doprowadzili do rozdzielenia, tak jak Piłsudski powołał, Główny Urząd Miar i Polski Komitet Normalizacyjny. I prezes Mordziński bardzo dużo robił. Pan wie, współpracowaliście, prawda? Więc został odwołany. Przez kogo? Przez Buzka. Ja zostałam prezesem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Zostałam odwołana. Przez kogo? Przez Buzka. Takich mamy na prawicy, na lewicy i w centrum ludzi.
Że panu dobrze się współpracuje z tym Sejmem i posłami, to ja podziwiam. Naprawdę. No, mogę brzydko powiedzieć. Dla mnie, ja się nie boję niczego, bo tam jedną nogą jestem po tamtej stronie. To jest banda, panie profesorze. To jest po prostu banda. I tyle. Natomiast jeśli panu się udało, gratulacje. Nam się nie udało. Ale żeście zrobili bardzo dużo doskonałej pracy i w Solidarności, tak. Prawda? Bo tak, państwo Parnachowie to działacze tak. Historyczni, są działaczami dziękuję Solidarności. Dziękuję bardzo pani Parnach. Byli internowani, pan Krzysztof Mordziński był internowany w czasie stanu wojennego. Z panem Krzysztofem Mordzińskim bardzo długo współpracowałem, poznaliśmy się w Sewr, on przyjeżdżał jako szef polskiej metrologii. On absolutnie podziela moje opinie na temat tej reformy, pomagał mi i tak dalej. I czasy się zmieniły od tamtych czasów, o których tutaj mówiła nasza koleżanka. Już minęło sporo lat i jest inny Sejm, są też nowi posłowie. I no, ja nie doświadczyłem takich zawodów, o których mówią koledzy i wiem, że są takie. Trudno mi to komentować. Ja opowiadam o tym, co ja zrobię. No tak, tak. Może ja coś powiem. Bo może... Ja uważam, tak obserwując z boku działalność pana profesora, że jego sukces opiera się na tym, że jest niesłychanie konsekwentny. Nie zraża się absolutnie niczym. Idzie do przodu. Zawsze myśli pozytywnie, ale najważniejsza to jest właśnie ta konsekwencja i doprowadzanie każdej sprawy do końca, do samego końca. Nie odpuszczanie, nie zrażanie się jakimiś tam przeszkodami, bo naprawdę wiemy sami, jak trudna jest sytuacja. My w telewizji publicznej mamy olbrzymi problem, nikt się nie interesuje tym, co się dzieje w telewizji publicznej, nawet media, żadne media, mówiąc szczerze, a my od kilkunastu lat cały czas walczymy o to, żeby telewizja publiczna przetrwała i żeby coś tam pozytywnego zmienić. To jesteśmy zupełnie bezsilni. Właściwie nasza działalność w gruncie rzeczy była zupełnie nieskuteczna, chociaż wiele z siebie daliśmy. Skuteczność pana profesora jest naprawdę godna podziwu, ale ja sądzę, że być może oprócz tego, że splot jakichś szczególnych okoliczności, to, że to są sprawy naprawdę ważne dla państwa, może nie budzące jakichś kontrowersji między partiami, nie wiem, to na pewno też, ale przede wszystkim ten dobry duch, czyli pan profesor. Tam pan mówił przed chwilą, że czy nadal będą działać ci ludzie. No pan profesor tego pilnuje, tak mówiąc szczerze, to pan profesor był motorem tych wszystkich działań i dzięki niemu to wszystko poszło do przodu, przecież on zabiegał to od wielu, wielu lat. No i w końcu się udało. Także oprócz tego, że pozyskał ludzi, namówił, po prostu zaraził swoim entuzjazmem, no to jeszcze cały czas właśnie te wpływy pana profesora w różnych instytucjach międzynarodowych, to wszystko było nie bez znaczenia. Także okazuje się, że można działać, trzeba działać, niezależnie od tego, jak bardzo jest trudno. Teraz tam daję. Dziękuję za te miłe słowa. Skorzystam tutaj z pytania, ale szybko, na gorąco. Ja nie byłem sam. Są wspaniali ludzie, moi koledzy w grupie parlamentarnej do spraw przestrzeni kosmicznej, w Centrum Badań Kosmicznych, w ministerstwach, również młodzi. I w momencie, kiedy właściwa informacja, co powiedziałem wcześniej, przechodzi i kiedy jest zaufanie, bardzo ważne, wówczas dzieją się rzeczy bardzo dobre. Tylko to wymaga czasu, rzeczywiście konsekwencji, ale wracam do tego, ja nie byłem sam, cały czas nie jestem sam, cały czas będziemy pracować w zespole, a grupa parlamentarna, już nie chcę podawać nazwisk, nie chcę żadnych podziałów wprowadzać partii, ale przedstawiciele wszystkich klubów są niezwykle zaangażowani w te sprawy, o których ja mówię. Więc to jest niesamowicie budujące. I zapewniam państwa, że to się w ogóle kłóci z tym przekazem, który widzimy w prasie, z tym narzekaniem. Ja tego nie doświadczam. Są wspaniali ludzie i miałem wielkie szczęście i wielkie zadowolenie, bo muszę powiedzieć, że
ja tu w Polsce naprawdę się realizuję i tu jestem wśród swoich ludzi, wśród moich rodaków. Ja tego we Francji bym nigdy nie zrobił. Nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest dużo łatwiej, tutaj wśród swoich ja mogę rozwinąć skrzydła. I zapewniam Państwa, że naprawdę można robić wspaniałe rzeczy w Polsce i Polacy są wspaniałymi ludźmi. Podziwiam wiarę w nasz naród. Krzysztof Jabłonka, nauczyciel historii. Ja mam właśnie dwie kwestie. Widzę ogromne podobieństwo Pana pracy, wysiłków i tego umiejscowienia roli Polski do wysiłków naszych polarników, którzy nam uratowali kawałek Antarktydy i którzy też walczą o zrozumienie i tak dalej. Wiemy, że Arctowski, niedawno było zresztą spotkanie. To po pierwsze, czy macie kontakt z polarnikami, czy jest wam potrzebny? A druga rzecz dotyczy Gdańska. Ja jestem tu mocno zaniepokojony tym, że ten Gdańsk mógł wcale nie być przez przypadek, po prostu ktoś chciał się podlizać komuś bardzo znanemu z Gdańska i ten Gdańsk tam wylądował. Czy nie byłoby właściwe, mówiąc delikatnie i tu chyba już publicznie, wykiwać tych, którzy chcą do tego Gdańska przenieść, mianowicie zostawić im, czy stworzyć polski program kosmiczny Heweliusz i wysłać go do Gdańska. A wtedy reszta zostanie u nas, no, na zasadzie czysto fizycznej. No a trzecie pytanie to już jest czysto towarzyskie. Czy w tej grupie jadącej do Indii, Nepalu przez Afganistan byli taternicy? Bo wiem, że nasi taternicy podobno pomierzyli cały Afganistan w swoim czasie. W ogóle byli czołówką światową w Hindukuszu kiedyś. Czy się tam wam trafili któryś z klubów alpinistycznych? Dziękuję. Dziękuję za pytanie i odpowiadam po kolei, jeżeli dobrze zapamiętałem. Więc co do polarników, to nie mamy bezpośredniego kontaktu, ale na pewno korzystają z nawigacji satelitarnej, na pewno korzystają z usług Kopernikusa i na pewno będzie z nimi kontakt w ramach Agencji Kosmicznej, to jest pewne. W trakcie pracy nad agencją takiego kontaktu nie było. I teraz następne pytanie dotyczyło... Proszę Państwa, doszło do, jak już powiedziałem, nieporozumienia i są różne sposoby, żeby drogą bardzo... bardzo taką pozytywną i koleżeńską tą sprawę rozwiązać. Jest kilka opcji, które będą satysfakcjonować wszystkich. Tutaj mam głęboką wiarę w naszą zbiorową mądrość. Zbiorowa mądrość przeważy. I następnie, jeżeli chodzi o taterników, nie było w naszej grupie, bo myśmy byli taką grupą młodziutkich naukowców, żeśmy dokonali pewnych, tam mi przypomniał kolega, nawet sobie nie zdawałem sprawę, kilka dni temu weszliśmy na 5600 metrów, ale ścieżką w Nepalu, to żaden wyczyn, nie mieliśmy kontaktów, ale mieliśmy w trakcie organizowania wyprawy kontakt z polskimi afrykanistami, do których ja chodziłem i się radziłem, bo oni wtedy organizowali wiele wypraw i ja się od nich uczyłem. To była wyprawa Wydziału Geodezji i Kartografii. I myśmy wykonali pracę głównie z dziedziny fotogrametrii, te posągi Buddy, to była część... Ja kończyłem ten wydział programem indywidualnym. Była taka wtedy wówczas możliwość i część programu mojego potem była na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i na studium doktoranckim, więc tutaj trochę przebieg moich studiów opowiadam, ale formalnie jestem absolwentem tego wydziału. Ja mam jeszcze głupie albo proste pytanie. My jesteśmy laikami, rozumiemy, po co nam taka agencja czy urząd, a pytanie, jak my jako laicy mamy się przekonać w ciągu roku, dwóch początku istnienia i funkcjonowania agencji, że ona pracuje z sukcesem. Po jakich wskaźnikach, po jakich czynach, po jakich działaniach będziemy wiedzieli, że to idzie w dobrym kierunku? Tak jak już powiedziałem, będzie rada, która będzie rozliczać tą agencję i prezesa. Jest już, jak powiedziałem, od dekady czy nie dłużej,
jest grupa parlamentarna do spraw przestrzeni kosmicznej, która, zapewniam pana przewodniczącego, będzie bardzo skrupulatnie przyglądać się pracy agencji i są będą wskaźniki używane do tego. To jest bardzo wiarygodny wskaźnik, to będzie udział polskiego przemysłu w pracach Europejskiej Agencji Kosmicznej. Mówiąc bardziej jeszcze dosadnie, zwrot z polskiej składki do Agencji Kosmicznej. Ten zwrot, uwaga, według umowy międzynarodowej, którą podpisała Polska z Europejską Agencją Kosmiczną, w ramach zwrotu geograficznego jest taka reguła, której nie ma w Komisji Europejskiej. Dla Polski to jest problem, bo Polska przegrywa systemowo z krajami bardziej rozwiniętymi i one przyjmują różne kontrakty z Komisji Europejskiej. W ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej, to jest inna organizacja, obowiązuje zasada zwrotu geograficznego. Polska musi odzyskać 80% swojej składki w formie kontraktów dla swojego przemysłu. W tej chwili ten zwrot jest mały. Te pieniądze nie są przez najbliższe lata, tam jest reguła, one nie są stracone, ale są odkładane na konto, bo nowy kraj ma zawsze trudności i powstanie Polskiej Agencji Kosmicznej jest motywowane między innymi właśnie tym, żeby odzyskanie tych pieniędzy z Europejskiej Agencji Kosmicznej było bardziej sprawne. I to będzie wskaźnik. Jeżeli pana przewodniczącego będzie to interesowało, polecam tego rodzaju wskaźniki z Ministerstwa Gospodarki, bo ono będzie dalej nadzorować i to będzie mówiło wszystko. Więc bardzo prosty sposób będzie rozliczenia agencji, ale jestem przekonany, że agencja sobie Chciałem powiedzieć, na pewno będzie działała doskonale, biorąc pod uwagę już obecnego prezesa, przewidywanych wiceprezesów i w ogóle jest, proszę Państwa, multum kandydatów. Agencja Kosmiczna przyciąga bardzo dużo młodych ludzi. Dziękuję. Ja pytam dlatego, znaczy rozumiem, że nie jest określone, po ilu latach mamy osiągnąć zwrot składki. To jest w umowie określone, to znaczy tam jest okres przejściowy, chyba 5-letni, kiedy nasza składka jest odkładana, ona nie jest tracona. Kiedy ten okres minie, już tego komfortu nie będzie, nieodzyskane pieniądze nie wrócą do nas. Ale to jest zrobione mądrze, to jest taki okres. To jest z doświadczenia Europejskiej Agencji Kosmicznej. Europejska Agencja Kosmiczna, ona jest nam przyjazna. My jesteśmy jej członkiem. Te reguły zostały ustalone na podstawie doświadczeń, więc na pewno sobie z tym poradzimy. Ja dlatego o to pytam i tu jestem sceptykiem, bo ja wiem, jak było w tak zwanych programach ramowych, czyli programach naukowego rozwoju, w którym też nauka, państwo płaci składki, nauka bierze w tym udział. Jeżeli biznes dobrze się rozwinie i będzie wygrywał konkursowe projekty, a tu pewnie też będą konkursowe, to wtedy jest sukces. I to się stało tak, że dopiero po 5 czy 6 latach osiągnęli w tych obecności w programach ramowych, dopiero chyba przy 5, osiągnęliśmy zwrot składki. Tylko tyle i to dzięki bardzo przyjaznej roli Komisji Europejskiej, która pozwoliła tak naprawdę na projekty, które były troszkę poniżej poziomu tego, które normalnie w Europie wygrywały. Więc tu ja jestem sceptykiem. Tam gdzieś po 5-6 latach udało się dojść do zwrotu składki. Więc czy tutaj pan profesor przewiduje też mniej więcej właśnie taki okres? Tak, bo tak on został określony, 5-6 lat. Ja rozumiem pański sceptycyzm, ale tu powtarzam, że ja jestem absolutnie przekonany. 180%, tego tam właśnie nie było. Właśnie, tam nie było tego, a tutaj jest to 80%, gdzie europejska agencja... Tam nie było odkładania składki. Tak, i uwaga, tam jest jeszcze inny mechanizm. Europejska Agencja Kosmiczna musi zapewnić Polsce. To nie jest tylko, że jak my, że my tych pieniędzy nie zdobędziemy, to one przepadły. Nie, ja tu się dokładnie nie wypowiedziałem. Europejska Agencja Kosmiczna musi Polsce dać te kontrakty. W tej chwili nie daje, bo my nie możemy tego przerobić z powodu, to każdy kraj to przeżywa. To nie jest nic szczególnego polskiego. I
I jest mechanizm, który nam ułatwia i ESA ułatwia również zarządzanie tym. Ale kiedy ten okres przejściowy minie, to nawet jak nie będziemy zdolni do tego, żeby odzyskać, to ESA będzie musiała nam dać jakiekolwiek kontrakty. I tutaj się przywołuje trochę ironicznie. Bez drogi konkursowej. Przeszłość, tak, poza konkursem. Początki Hiszpanii. W tej chwili Hiszpania ma ogromny przemysł kosmiczny, o którym mówiłem. Na początku Hiszpania była w podobnej sytuacji jak Polska i nie była w stanie proponować i wchodzić w programy Europejskiej Agencji Kosmicznej pełnowartościowe, a ESA musiała w Hiszpanii zwrócić jej składkę, więc przywołuje się, nie wiem czy to jest prawda, że zlecano Hiszpanom produkcję po prostu ołówków. Więc... Kosmicznych oczywiście. Tak, tak. Więc to koledzy polscy profesorowie i eksperci żartują i mówią, na pewno my do tego nie będziemy sprowadzeni, naprawdę możemy więcej. Jeżeli mogę sobie pozwolić, ja w międzyczasie już wyświetliłem naprawdę ostatni mój slajd, polecam Państwu tą konferencję 26-27 lutego przyszłego roku w Centrum Nauki Kopernik, tutaj niedaleko. Międzynarodowa konferencja Kopernikusa, która się wpisuje w tą politykę polską na temat tego programu. Będą uczestniczyć Komisja Europejska, Europejska Agencja Kosmiczna, polskie, europejskie firmy, organizator, to jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ja tam jestem w komitecie programowym i celem jest promocja polskiego przemysłu, bo tam granty przychodzą i to jest dograne w czasie, to jest tak zrobione, że będzie to informacja dla polskich firm, żeby one bardziej skutecznie aplikowały do tych konkursów, które przychodzą i oczywiście promocja nazwy Kopernikus. Miejsce konferencji nie jest przypadkowe, Centrum Nauki Kopernik. A data w rocznicę waszej początku wyprawy? 26 lutego. No nie dokładnie to samo. No tak. Dokładnie o tym myślałem. 26 lutego to jest moja data fetysz. Ona mi przynosi szczęście. To jest i właśnie... data moich urodzin. Chciałem powiedzieć, że tak, na zakończenie tego wieczoru pan Tomasz Zawistowski z Centrum Badań Kosmicznych chciał nam przez kwadrans opowiedzieć o tym, jak się udało w kosmos wystrzelić dwa satelity Lema i Heweliusza. Pan Tomasz proponuje przenieść to na inny termin o wcześniejszej godzinie, bo pan Tomasz patrzy na państwa i mówi, że już państwo są zmęczeni. Czy jest tak, że akceptujemy tę propozycję i jasne, ale też dziękujemy panu Tomaszowi za propozycję. I bardzo dziękujemy, szczególnie pani Ewie za to, że w trudnej współpracy ze mną udało jej się wywalczyć to, czego państwo byli świadkami. Dziękuję i życzę państwu dobrych, rodzinnych, słonecznych świąt.